Trening czyni mistrza, dlatego służby ratownicze, w rękach których często leży przecież nasze życie, szkolą się nieustannie. Dziś rano między Krasowami a Ławkami miały miejsce ćwiczenia gaszenia hipotetycznego pożaru 2 hektarów lasów, w których brali udział m.in. mysłowiccy strażacy. Będziemy oceniać, jakie mamy problemy, czy te nasze przygotowania, sprzęt, który posiadamy, jest wystarczający, czy trzeba to jakoś zmodernizować. No i wszystkie te procedury, które mamy pomiędzy lasami, PKP, czy CTL Maczkibór, które również z nami aktywnie uczestniczą, czy są wystarczające, czy musimy coś wspólnie dopracować. W akcji uczestniczyli także przedstawiciele kolei, którzy musieli wstrzymać ruch pociągów i zabezpieczyć przejazd kolejowy w lesie, oraz leśnicy. Sprawdzamy również możliwość kontaktu między sobą, jak możemy nawiązywać współpracę między innymi z leśniczymi, te, którzy są w stanie nam bardzo szybko pokazać i poprowadzić do źródła pożaru. Bo najtrudniejsze w takiej akcji jest samo dotarcie na miejsce. W lesie są wytyczone konkretne ścieżki, którymi trzeba się poruszać. Stąd tak ważna jest współpraca z Lasami Państwowymi. Na naszych wieżach obserwacyjnych przeciwpożarowych mamy obserwatorów. Oni zgłaszają służbom terenowym zauważone dymy, podają koordynaty. Ta sama informacja trafia też do punktu alarmowo-dyspozycyjnego w nadleśnictwie. Na podstawie tych informacji jedziemy w teren, szukamy tego pożaru, wzywamy oczywiście straże pożarne. Drugim problemem jest często dostęp do wody. Strażacy mogli więc dziś przećwiczyć zbudowanie linii zaopatrzenia wodnego na dużym obszarze lasu, co jest dość żmudne i czasochłonne. Na terenie leśnym nie mamy hydrantów, do których możemy się podpiąć, tak jak w mieście. Tutaj musimy korzystać ze wszystkich możliwych cieków naturalnych. Albo dowozimy tą wodę, albo budujemy magistralę. W tym przypadku mamy ujęcie wody na głębokich rowach melioracyjnych. Tam będzie zanurzona pompa specjalnym sakiem i z tych rowów woda będzie transportowana wozami bojowymi i będzie też rozłożona linia 450 metrów węży. Będziemy to wodę transportować do tego zbiornika i ze zbiornika z basenu później już w miejsce stricte pożaru. To bardzo ważny trening przed nadchodzącymi upalnymi dniami. Dzięki takim ćwiczeniom strażacy poznają specyfikację obszaru leśnego i sprawdzą swój sprzęt oraz umiejętności. Oby zdobyta dziś wiedza nie przydała im się w praktyce tego lata.